comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and vixen and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy 13 grudnia, a więc zaczynamy już 13 vlogmas. Ja jestem jeszcze przed szkołą, jak widać. Zaraz wam pokażę, w co jestem ubrana. I otworzymy sobie kalendarz adwentowy. I dzisiaj, słuchajcie, otwieramy wszystkie kalendarze adwentowe. Z racji, że nie będę już dzisiaj wracać do domu, ponieważ po lekcjach jadę do koleżanki na noc, dlatego nie wracam do domu, a stwierdziłam, że otworzymy i tak kalendarze na tym vlogmasie, a nie na przykład na następnym. Także zaraz idziemy to zrobić. A jeśli chodzi o to, w co jestem ubrana, to mam na sobie taki zwykły czarny sweterek, tutaj z takim dekoltem w serek i to jest sweterek z Zaful. Oprócz tego mam pasek ze Stradivariusa, spodnie z Bershki albo Teli Welli, nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego mam skarpetki od mojej mamy i naszyjnik taki malutki, nawet nie wiem, czy złapię na niego ostrość, wątpię, ale to jest po prostu taki malutki jakby kryształek i on jest z Teli Welli chyba, jakoś tak, no. Dzisiaj, moi drodzy, kalendarze będą na ogromnym spicie, także żeby nie przedłużać, lecimy, nie chcę się spóźnić do szkoły, a nie wstałam jakoś specjalnie wcześniej. Dzisiaj 13 okienko i mamy bałwanka w Smartisach, następnie mamy After Eight'a, 13 okienko i jest to najzwyklejsza czekoladka. Teraz przechodzimy do NIM 2 i szukamy 13 okienka. Jest na dole i dzisiaj mamy lizaka, blackberry i bromberry. Czyli chyba wiśnia i jagoda, tak? Dobra, lecimy dalej. Herbatki. Herbatka, 13 okienko ma tutaj. I znowu jest ta sama. Chyba, że one się czymś różnią, nie wiem. Serio, ja nie ogarniam tych herbat. Nie wiem, czy wczoraj była bardzo podobna. Nie wiem, czy one się czymś różnią, ale tak one wyglądają bardzo podobnie. Także będę musiała sprawdzić, czy one mają po prostu jakiś inny smak, czy coś. Dobra, lecimy teraz z musikami. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie mus. O, coś dużego. Największe pudełko, jakie do tej pory było. I strasznie coś lata. Nie, ja w to nie wierzę. W tak dużym okienku dostaliśmy, słuchajcie, kolorowanki. No przecież to jest jakiś hit. Ja chcę sobie musy. W sensie, ja wiem, że to jest kalendarz dla dzieci i chcą to jakoś urozmaicić, bo niekiedy dzieci lubią może dostawać kredki i kolorowanki. Ale no kurde, bez przesady, kolorowanki, jak będę chciała pokolorować, to mogę sobie wydrukować. Lipa, nie podoba mi się to. Czas na 13. I mamy dzisiaj w orzeszkach Raviolo Wasabi 2, czyli już raz było coś takiego Raviolo Wasabi 1, a dzisiaj mamy Raviolo Wasabi 2 i obstawiam, że to jest to samo. W Milce 13 okienko mamy tutaj i dzisiaj mamy gruszkę. Zostawię ją tutaj, słuchajcie, bo ja na razie nie chcę jej jeść, a myślę, że następnego dnia w jutrzejszym vlogmasie będę otwierać, to będzie lepiej. I 13 w Maybelline, tutaj mamy jakiś papierek, czyli będzie pewnie jakiś cień albo coś tego typu. Tak, mamy, słuchajcie, cień i to jaki ładny, taki bardzo świąteczny, nawet nie wiem, czy złapało. Nie chcę mi się otworzyć to, a nie mam czasu teraz tego rozdzierać, iść po nożyczki i tak dalej, ale tak właśnie wygląda ten cień. Możecie sobie zobaczyć, swatcha może pokażę wam później. No ale dobra, i przechodzimy do ostatniego kalendarza, czyli kalendarza od mojej mamy i 13 okienko mamy tutaj. I uwaga, dzisiaj mamy jakąś jednorożcową maskę na głowę. A, my tutaj mamy maseczkę, czyli tu jest oddzielnie maska. Najzwyklejsza maseczka w płachcie. I do tego, do oddzielenia włosów mamy takie piękne. Wow!
ale słodziutkie. Jeszcze jest takie malutkie, bo ja mam taką wielką jakby wstążkę. I na przykład jak chcę ja zabrać gdzieś w podróż, to zajmuje mi miejsca w pół kosmetyczce. A to jest takie mega malutkie, że jak to się zwinie na pół, to można nawet do plecaka albo do jakiejś malutkiej kosmetyczki włożyć. Czad. Mega rzecz. No i oczywiście najzwyklejsza maseczka. Jestem na maksa zadowolona. Także sztos. Tak wyglądają, słuchajcie, rzeczy z dzisiejszych kalendarzy. Jest tego sporo. No, ale ogólnie wszystko mi się podoba. No może z wyjątkiem tych kolorowanek i tych orzeszków. Ale to, co najczęściej mi się podoba, to jest to. Także słuchajcie, ja teraz lecę do szkoły. Nie wiem, kiedy następnym razem się do Was odezwę, bo dzisiaj pewnie będzie trochę zabiegany vlogmas. Pewnie dzisiaj też jakoś dużo na nim nie będzie. Może coś tam ponagrywam z dziewczynami, bo mam jakieś tam fajne plany, ale to jeszcze zobaczymy. No więc ja teraz lecę do szkoły, więc widzimy się później. Moi drodzy, ja jestem już o Corneli. Siemanko. Jemy sobie kanapeczki i pijemy kawkę. Jest ze mną Stuart. Stuart! Zobacz. Stuart! Masz tego właśnie? Okej, on jest zapatrzony w kanapkę. Tak. No i ogólnie plany są takie, że przed chwilą byłyśmy na spacerze, a zaraz będziemy jechały sobie do Magnolii. A zaraz będziemy jechały do Magnolii i będziemy potem szły na pizzę, na piecnaszewskiej. Stuart! No, także tak się prezentują nasze plany. Jesteśmy we Wrocławiu. Ostrów Tumski. No, przyszłyśmy sobie na spacerek i przyszłyśmy też zjeść, wyszłyśmy z domu. Zrobiłyśmy sobie śliczne fotki. Efekty możecie zobaczyć na naszych Instagramach. Podam tylko mój. Hejka moi drodzy, ogólnie jest 12 następnego dnia. Ja się wczoraj absolutnie w ogóle do Was nie odzywam. Jest mi z tego bardzo powodu przykro, ale no nie miałam kiedy. No po szkole od razu pojechałyśmy do Corneli. No i tam sobie spędzałyśmy. Mogę Wam w sumie powiedzieć, co robiłyśmy. No ale niestety jakoś dużo nagrane nie mam. Ale było bardzo fajnie, bardzo super spędziłam ten czas. Ogólnie to po szkole właśnie pojechałyśmy do Kornelki, poszłyśmy na spacer z jej pieskiem. To jeszcze chyba widzieliście. Po spacerku robiłyśmy sobie foty u Kornelki w domu i właśnie możecie zobaczyć na naszym Instagramie. To też Wam chyba już mówiłam. Potem poszłyśmy sobie na spacerek. W sumie nie byłyśmy w końcu na rynku, ale byłyśmy na Ostrowie Tumskim. Tam na bulwarze Dunikowskiego. Było bardzo ładnie, bo tam teraz są drzewa oświetlane takimi kolorowymi kulami. To też pewnie widzieliście, jak nie, to wstawię Wam tutaj jeszcze raz, jak to wyglądało, ale było po prostu przepięknie. I potem stamtąd już miałyśmy bardzo blisko Naszewską, a na Szewskiej poszliśmy do restauracji Piec Naszewskiej, tak się nazywa, i zjadłyśmy sobie pyszną pizzunię, bo tam jest serio najlepsza pizza. I chyba zaczyna kropić. Przypał trochę, dlatego idę trochę szybciej. Naprawdę, tam jest pizza robiona w stylu neapolańskim, chyba jakoś tak. I to jest po prostu pizza, którą się wsadza na od 60 do 90 sekund do pieca i na tylko, że w 400 stopniach, nie? Więc tam też bardzo szybko się wyrabiają z tym i nie czekasz dużo na posiłek, mimo to, że zawsze tam jest dużo osób, to szybko się dostaje. Po pizzy poszłyśmy sobie jeszcze spacerkiem do domu, potem poszłyśmy do Biedronki, zrobiłyśmy sobie zakupki. Ale w sumie byłyśmy tak najedzone tą pizzą, że potem nic nie zjadłyśmy oprócz pianek i kilku chipsów. A kupiłyśmy jeszcze popcorn, po prostu M&M'sy, jakieś lizaki, pićku. No i w sumie tak naprawdę nic nie wypiłyśmy. Potem jeszcze sobie u Kornelki w pokoju słuchałyśmy muzyczki, gadałyśmy sobie, ogólnie sobie, tak naprawdę tam wszystko robiłyśmy, naprawdę. Robiłyśmy imprezkę, no. I potem poszłyśmy się wykąpać. Jak się wykąpałyśmy, to jeszcze posiedziałyśmy chwilkę, pogadałyśmy i potem poszłyśmy spać około 12, coś takiego. Także mega wcześnie, ale w sumie byłyśmy wymęczone tym dniem, bo jeszcze, wiecie, była szkoła. A teraz mamy 12, ja już wracam do domku. I słuchajcie, montuję vlogmasa, takie są plany, że montuję vlogmasa i na 16, nie wiem, czy się wyrobię na 16, żeby filmik leciał, ale prawdopodobnie o 16 przyjedzie do mnie Martyna i robimy kolejną nockę. Z racji, że moi rodzice dzisiaj idą na imprezkę. I tak, idą na imprezkę.
No więc my sobie też zrobimy małą pierskę, tylko że u mnie w domu. I będziecie mogli widzieć, tylko że to już na kolejnym vlogmasie, nie na tym, bo tego swoją drogą za niedługo będę kończyć. Będę montować tego vlogmasa, wstawię go na YouTube'ka, żeby dzisiaj był na 16 i będę zaczynać nowego. Także czekajcie do jutrzejszego vlogmasa, bo na jutrzejszym vlogmasie, u mnie na dzisiejszym, bo dzisiaj go będę nagrywać, ale wy jutro go będziecie widzieć, będziemy robić z Martyną pierniczki. Także mega super. No więc ja wracam do domku, chowam rękę, bo jest mi strasznie zimno i widzimy się jak już. Okej, moi drodzy, także ja jestem już w domu, więc myślę, że to najlepszy moment, żeby zakończyć tego vlogmasa. Jeżeli wam się on podobał, zostawcie łapkę w górę. No i co, widzimy się już w jutrzejszym, także wyczekujcie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i do następnego. Cześć!